Ostatnio w mediach mówi się dużo o wymianie Barcelony z Juventusem, gdzie do Dumy Katalonii miałby przyjść Pjanić, do starej damy miałby przyjść Artur Melo. No i jako iż jestem fanem Barcy, mogę coś powiedzieć na ten temat. Po pierwsze, mówiło się na początku, że Barca zostałaby za Artura 80 milionów euro. Ludzie, w sumie opcja nawet spoko. Ja bym osobiście bardziej sprzedał Rakitica niż Artura. Ja w Artura cały czas wierzę. Chciałbym bardzo, żeby był najstałe, ale jeżeli nie, to nie. Ja bym bardziej sprzedał Rakitica, ale stwierdzam, 80 milionów to jest sporo. Nawet jeśli Barcelona jest. Znaczy inaczej, wiadomo, że Barcelona jest w tym momencie w dupie, jeżeli chodzi o finanse i pieniądzów potrzebuje, więc dla 80 milionów nawet spoko. Ale. Za te 70 milionów miałby przyjść do Barcy Pjanić. I teraz tak, czyli krótko mówiąc, my oddajemy młodego, perspektywicznego zawodnika, który mógłby się rozwinąć i zarabiać z niego 80, ale z czego 70 idzie na Pjanicza, który ma 30 lat i dostajemy 10 milionów euro. Ujmijmy to w ten sposób. Pjanic to jest dobry piłkarz. Ostatnio jego forma w Juventusie jest średnia. W zasadzie bardzo średnia. Moim zdaniem Pjanic bardziej pasuje w tym momencie do PSG, żeby poszedł do PSG, bo tam się dzieje rewolucja kadrowa, więc myślę, że tam bardziej się sprawdził, zwłaszcza już ich, zwłaszcza iż grał już we Francji, w Olimpiku Lyon. I tam by sobie poradził spokojnie w PSG teraz. W przypadku Barcelony, ja nie mówię, że Pjanić to jest zły piłkarz, ale on ma 30 lat. Jeżeli zagrałby w Barcy, to zagrałby prawdopodobnie jeden sezon, po czym by zmienił znowu klub. I w sumie tyle mielibyśmy pożytku z 170 milionów, dlatego moim zdaniem. A, i w przypadku odejścia Artura. Artur, jak jest skupiony, to jest w formie. Mimo iż jeszcze nie pokazał, że jest dość dobrym pomocnikiem, to cały czas uważam, że jest dobry i utalentowany. I bardzo go lubię, chyba do końca jego kariery będę go lubił. Ale wymiana za Pjanicza nie wyjdzie. Nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze. Osobiście, co bym zrobił? Ja bym Artura zostawił. Do Juventusu sprzedałbym bardziej Rakitica. Bo jakoś bardziej mi odpada Chorwat w tym momencie niż Artur. No tak, Chorwat bardziej bym go sprzedawał. Co jeszcze? A Pjanicza na miejscu Juventusu sprzedałbym albo do PSG, gdzie oni by za niego wychło, gdzie oni na pewno nie narzekają na pieniądze, albo do Chelsea, która też interesuje się Hakimem Olaorem i też z tego co wiem miała zainteresowanie się Pjaniczem. Więc moim zdaniem te kierunki Pjanicz powinien wybrać. Barcelona, nie. Prawdopodobnie niestety to się stanie. Ale cóż, czas pokaże. Tyle, dzięki, cześć.